Kochani, teraz do wszystkich. Mam bardzo trudny temat do omówienia. Banalnie prostym tematem jest wytłumaczyć kobiecie, że należy zainwestować w faceta. W faceta należy zainwestować, żeby stał się księciem z bajki. Ale jak wytłumaczyć facetowi, że on też nie może tej kobiety zostawić tak samo pasu? Bo ta samowypasiona kobieta jest napasiona czymś zupełnie nie nadającym się do związku, do normalnego związku z normalnym mężczyzną. Ta kobieta jest napasiona tym, co wcisnęły jej, jej koleżanki, jej rodzina, jej znajome, jej czasopisma młodzieżowe. I ta kobieta nie nadaje się do związku. Po prostu się nie nadaje do związku. Należy poświęcić tej kobiecie, temu materiałowi na księżniczkę, trochę cierpliwości, dużo, dużo łagodności i przekonać tę kobietę. Tak jak przekonuje się kotkę do tego, żeby siusiała do kuwety. I jest to możliwe. Ona, ta kotka, jest w stanie się do tego przekonać, jeżeli będzie to dla niej przyjemniejsze niż gdzie indziej. Tak samo można wychować. Ja wiem, że to nie jest proste i że zaraz dostanę tam kilka łapek w dół. Ale taka jest prawda. Drogie panie, ja wiem, że wy się teraz strasznie zdenerwujecie, ale wy w formie, w jakiej dorastacie, nie nadajecie się zupełnie do związku z prawdziwym mężczyzną, z księciem z bajki. Zostałyście nauczone, że waszą najważniejszą bronią jest foch, są łzy, jest smutek. Zostałyście przygotowane do tego, żeby tym walczyć, żeby nie tylko walczyć, żeby wpływać na mężczyznę. To jest tak, jakbyście chciały upolować muchę przy użyciu bomby atomowej. Owszem, muchę szlak trafi, ale nie tylko muchę. I bardzo często się zdarza, że wy w swojej chęci do tego, żeby ten facet zrozumiał, co jest dla was ważne, zachowujecie się dużo gorzej niż słoń w składzie porcelany. Drogie panie, a teraz do panów. Drodzy panowie, jest możliwe wyjaśnić kobiecie, że jej celem i sensem życia jest spowodować, by nasze życie, nas, facetów, było cudne i szczęśliwe. Słyszę, jak tłum kobiet się bulgoce, no bo tego, żeście się nauczyły. Nie doczekałyście nawet do końca filmiku, a teraz chcę wam powiedzieć, celem i sensem życia mężczyzny jest spowodować, żebyście wy były szczęśliwe. Ale wy nie możecie być szczęśliwe, jeżeli facetowi nie jest z wami dobrze. I dlatego rolą mężczyzny jest wychować kobietę. Czyli nauczyć jej podstawowych, koniecznych w związku umiejętności. I to jest umiejętność uśmiechu, jest to umiejętność podziwiania i umiejętność przytulania ukochanego faceta. Jak posiądziecie te trzy umiejętności, to stajecie się kandydatkami na księżniczkę. Księżniczka potrzebuje jeszcze ciut więcej
ale to zapraszam na kurs Bądź Boginią, no do mnie. Natomiast do was, panowie, nie odpuszczajcie, one są naprawdę reformowalne i cudowne.